Cześć, Ironway z tej strony. To będzie odcinek o Centrum Zdrowia Damiana i analizie zdrowia dla osób aktywnych, którą przeszedłem kilka tygodni temu. Zapraszam. Słuchajcie, w czapce będę, bo czekam na termin u fryzjera i mam taką szopę, że się to do obiektywu nie nadaje. Minęło kilka tygodni od badania. Vloga, no część z Was pewnie widziała z tej mojej wizyty w szpitalu. Mam trochę pytań, które mi zadaliście, na które postaram się tutaj w tym materiale odpowiedzieć. Mam też wyniki, całą taką konkretną teczkę z wszystkich tych badań po kolei. I w pierwszej kolejności opowiem trochę o tych badaniach. Nie będę się tutaj wdawał szczegółowo w konkretne wyniki, co, gdzie, jak. Natomiast tak, badań łącznie było kilkanaście. No i w zasadzie wszystkie wyniki mam bardzo dobre. No, więc no, nie będziemy tutaj ich szczegółowo omawiać, ale wszystkie wyniki krwi, hormonów, USG, rezonansu, EKG, echo serca, próba wysiłkowa, spirometria, wszystko mam książkowo jak 20-latek. No, trochę było śmiesznych sytuacji związanych z EKG, z echem serca czy z holterem, no bo na przykład najniższe tętno w nocy na holterze miałem chyba 34, na EKG miałem 35 czy 36, no i się śmiali oczywiście, no bo nie przyzwyczajeni do osób, które w młodości trenowały, mają przerost jakiejś tam komory, przedsionka i tak dalej, jak większość z nas, tylko do takich osób no, normalnych 30-40-latków, które czy 50, którzy przychodzą zrobić sobie kompleksowe badania, najczęściej jak mają jakieś problemy, a nie jak są zdrowi. No także no, byłem takim dziwnym pacjentem dla nich, no bo wszystkich badań wyszło tutaj oka zdrowia, tutaj oka zdrowia, tutaj oka zdrowia, tutaj oka zdrowia. Pani internistka, która wszystkie te badania jakby prowadziła mnie przez całą tą wizytę i wszystkie te badania analizowała, no to mówi, że musiała tutaj w tej analizie odwrócić trochę proces, no bo normalnie byłoby pokazane, dobra, to jest do rozważenia, tutaj byłby jakiś, tutaj należy odwiedzić kolejnego lekarza, tutaj należy iść w tym i w tym kierunku. No u mnie wszystko było okej, no więc ona jakby tylko zaznaczała, że to jest okej, to można rozważyć, dlaczego jest taki, a nie inne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mój ogólny feedback jest taki, że bardzo czułem się zaopiekowany, bardzo dobrze to jest zorganizowane. Naprawdę żałuję, że kilka lat temu nie poznałem tego typu rozwiązania, no bo przez ostatni rok czy półtora sam, jakby mając te swoje problemy z Hashimoto i z innymi rzeczami, wydałem kilkanaście koła na różne badania. Tutaj rezonans, tutaj tomograf, tutaj krew i pomijam już nawet te pieniądze, to ile straciłem czasu, bo za każdym razem to jest jakieś pół dnia, dojazd, czekanie w kolejce, gabinet, czekanie na wyniki, odbieranie wyników, bla 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 bla, a tutaj wszystko było zrobione za jednym zamachem. To jest właśnie dokładnie dla takich ludzi jak ja, czyli te 30, 40, 40 parę lat, jakieś tam pierwsze problemy zdrowotne, ale jednocześnie chęć aktywnego, nie wiem, trenowania, czy wzięcia się za sport, czy wzięcia się za siebie, czy wstania z kanapy i jakby ruszenia się. I którzy jakby traktują pieniądze wydawane na badania czy na zdrowie jako taką inwestycję po prostu w siebie, a nie jakiś taki konieczny wydatek, no ale jednocześnie też osoby, które na to stać. Co do takich moich ogólnych przemyśleń, to tyle. Nie chcę omawiać tutaj tych szczegółowych badań, no bo myślę, że to nikogo z Was nie będzie interesować. Sporo mi zadawaliście pytań na priv, jak odbywało się takie czy inne badanie, no to konkretnie jak ktoś mnie zapyta, no to mu odpowiem, ale myślę, że to nie jest tutaj jakoś specjalnie interesujące. Mi najbardziej się podobało to, że to było tak zorganizowane, że no nie wiem, ósmą było jedno badanie, przychodziła mnie pielęgniarka, prowadziła mnie do konkretnego gabinetu, do konkretnego lekarza. Nie czekałem tam żadnej kolejce, wchodziłem pierwszy. Robili to badanie, wychodziłem o 9 kolejne, o 10 kolejne. Jakby wszystko było takie prowadzenie za rączkę. Przerwami oczywiście tutaj jakieś posiłki, tutaj gdzieś było to pobranie krwi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to było bardzo dobrze zorganizowane. No i dla mnie to jest duży atut i wygoda. I teraz no jakby przechodząc po kolei do tych pytań, no mam ich łącznie około 10. Dla kogo to tak naprawdę jest tego typu badanie? No moim zdaniem nie dla każdego. Po pierwsze uważam, że niekoniecznie to jest dla osób, nie wiem, młodych 20-20-parolatków, którzy mają raczej inne priorytety, najczęściej nie mają jeszcze problemów żadnych zdrowotnych, najczęściej mają też inne wydatki w życiu, no i wydawanie wysokich kilku tysięcy złotych na taką kompleksową analizę zdrowia dla osób aktywnych, czy w ogóle jakąkolwiek, no jest bez sensu, nie? No bo taki 20-latek, o ile nie ma jakichś wskazań lekarskich, no raczej nie potrzebuje robić sobie rezonansu, czy tomografu, czy kilku z tych innych badań. Na pewno też myślę, że niekoniecznie to jest dla osób już takich mocno wkręconych, nie wiem, prosów, czy mocno wkręconych amatorów, którzy już trenują, nie wiem, 7 lat, są w 100% zdrowi, regularnie się badają, kilka razy w roku robią badania krwi, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też niekoniecznie jest dla nich. Jestem przekonany, że to jest właśnie dla tych osób pomiędzy, czyli najczęściej to będzie pewnie między 30 a 50 lat,
pewnie już z jakąś stabilizowaną sytuacją zawodową, rodzinną, w miarę sobie radzący finansowo, dla którego ten czas, który zaoszczędzi w przypadku zrobienia tych badań tak kompleksowo, będzie jakby dużą korzyścią, plus jakby sam fakt, że to jest zrobione kompleksowo w jednym szpitalu, a nie latamy między różnymi lekarzami, różnymi szpitalami. Dla tych osób aktywnych to jest nowy produkt Centrum Zdrowia Damiana, ale dla osób normalnych tam to badanie się odrobinę różni, jest dołożona gastroskopia, kolonoskopia, ale odjęte część z tych, nie ma chyba próby wysiłkowej, jakby odrobinę, są jakieś lekkie różnice, to możecie na stronie tutaj zobaczyć, którą podlinkujemy. Bo przypominam, że to jest materiał związany ze współpracą z nimi. Jeśli chodzi o te osoby, które dla tych osób normalnych przechodziły te badania przez ostatnie lata, to już chyba 8 czy 9 lat ten produkt mają, to właśnie najczęściej są jacyś menadżerowie, jakieś osoby około tych 30-40 lat, które chcą zadbać o zdrowie i przyjeżdżają sobie raz na rok, raz na dwa na takie badanie, nie robią innych badań w międzyczasie jak nie muszą i po prostu co roku robią sobie taką analizę zdrowia kompleksową. I mi się to bardzo podoba, uważam, że jeśli będzie mnie na to stać, to zamierzam w kolejnych latach prywatnie jakby zamiast latać po tych lekarzach, tak jak latałem dotychczas, raz na rok czy raz na kilkanaście miesięcy odwiedzić sobie Centrum Zdrowia Damiana. W jakim mieście się to odbywa? To było kolejne pytanie. No na ten moment, z tego co ja rozumiem, odbywa się to w tym kształcie tylko w Warszawie, tutaj na tej Wałbrzyskiej, tam gdzie ja byłem, dlatego że chyba tylko tam z wszystkich klinik Damiana mają pokoje przygotowane, to skrzydło nazwijmy to, żeby móc ten noc tam spędzić i tak dalej. Wiem, no było jakieś wspominanie, że to prawdopodobnie będzie się rozwijać też na inne miasta czy na inne jednostki. Oni też są jakoś kapitałowo powiązani z Medicoverem. Nie wiem dokładnie, nie chcę tutaj nic pomieszać. Na ten moment odbywa się to tylko w Warszawie. Natomiast no dla mnie to była, no wiadomo, no jest to jakaś dodatkowa wyprawa, ale no ja sobie pojechałem do Warszawy, spędziłem gdzieś tam trochę, spotkałem się z Bodnarami, zaliczyłem te wszystkie badania, pojechałem do domu. Nie było to jakieś duże wyzwanie i tak raz na jakiś czas jeżdżę do tej Warszawy. Ile jest pokoi jednocześnie? Z tego co dostałem informację, 8 tych pokoi w tym skrzydle się znajduje. Ja byłem w jednoosobowym, nie wiem czy wszystkie są jednoosobowe, wiem, że są opcje robienia badań na przykład parami, czyli małżeństwo, wspólnicy, koledzy i tak dalej, ale nie wiem tego, czy wtedy, nie, chyba mimo wszystko znajdujecie się w dwóch pokojach obok siebie. Pytałem o to, ale nie pamiętam już teraz. W każdym razie pokoi jest 8, ale ja w ogóle z tymi innymi osobami się nie widziałem. No przychodziły po mnie pielęgniarki, wychodziłem, wracałem. Cały ten czas pomiędzy spędzałem jakby w tym swoim pokoju. Nigdy nie byłem w szpitalu, ale warunki były bardzo komfortowe. Ile badań łącznie się odbyło? Wiecie co, no musiałbym to dokładnie tutaj wyliczyć, ale kilkanaście. Badanie krwi liczymy jedno, echo serca, EHG, EKG, USG jamy brzusznej, próba wysiłkowa, rezonans, rentgen, spirometria, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta, rentgen klatki piersiowej, rentgen jamy brzusznej, no to chyba było, to jest 12. W każdym razie na około 15, czy jesteś w pokoju sam czy z kimś. Ja byłem sam i z tego co rozumiem jesteśmy sami. Kiedy wyniki poszczególnych badań? Większość badań miałem wyniki w zasadzie od ręki. One przychodziły po pół godziny, godzinie, dwóch godzinach, czasem na miejscu, no zależy które badanie. I ta pani internistka po pierwsze na bieżąco, kilka razy w ciągu tej doby omawiała ze mną te wyniki. Po czym na koniec, przed wypisem, czyli jakby tego drugiego dnia, dostałem całą taką teczkę po kolei z wszystkimi wynikami, z opisem tutaj na dobre kilkadziesiąt zdań po kolei. Pacjent aktywny sportowo został przyjęty celem oceny stanu zdrowia. Po kolei wszystkie parametry gdzieś tam wymieniane. No i gdyby coś było nie tak, no to byłbym kierowany do jakiegoś innego lekarza, czyli na przykład nie wiem, coś tam jest, wyszło coś nie tak na EKG, no to gdzieś tam byłby osobna wizyta z kardiologiem, gdzie analizujemy te moje wyniki EKG, wyciągamy jakieś wnioski i tak dalej. Miałem jakąś tam dolegliwość w tym tygodniu, kiedy miałem to badanie, ale dość uciążliwą. Powiedziałem o tym w trakcie tych badań. Ten specjalista, lekarz, który się tym zajmuje, nie jest w tym pakiecie, ale ogarnięto mi tego lekarza i w ramach jakby tego pakietu ja do tego lekarza poszedłem, ogarnął mnie tam, wszystko było jak należy. Miałem tą konsultację, gdy był potrzebny jakiś zabieg, to miałbym dodatkowo zabieg. Nie wiem, czy tak jest zawsze, natomiast no w tym konkretnym przypadku mnie tak potraktowano. No i z tego, co mi pani doktor tłumaczyła, no jeśli by były tak, że zachodzą jakieś zmienne normalnie w tym pakiecie, czyli nie wiem, ktoś robił tydzień temu EKG, przyjdzie z tymi wynikami, no to niekoniecznie jest potrzeba robić na nowo EKG, no to potencjalnie robiono by takiej osobie jakieś inne badania, albo wskazałoby jakieś, z wywiadu wynikałoby, że ma jakieś inne dolegliwości, to ten pakiet potencjalnie by był odrobinę zmodyfikowany. Ja nie znam szczegółów, jak to ewentualne modyfikowanie ma wyglądać, to zakładam, że to jest jakaś tam kwestia indywidualna, no ale na pewno pokazuje to takie profesjonalne, spersonalizowane podejście do każdego pacjenta osobno. Ja rzeczywiście zanim pojechałem na te badania, to jakiś, nie wiem, tydzień, 10 dni wcześniej wypełniałem ankietę
z chorobami, przeszłością, dosyłałem jakieś wyniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oni byli na to już na mnie przygotowani. Także jakbym, ja nie wiem, wskazywałem, że mam Hashimoto, wskazywałem, że mam ten przerost tej komory serca i już byli na to przygotowani. Plus dodatkowo, do pierwszego dnia na sam początek badań, ta pani doktor też ze mną już rozmowy prowadziła za mną taki dość długi wywiad, który mógłby implikować ewentualne zmiany w tych wszystkich badaniach. Jakie było jedzenie? Bardzo dobre w sumie. Mówię znowu, nie mam doświadczenia, nie byłem nigdy w szpitalu, ale no wszyscy zawsze opowiadałem, że w szpitalach beznadziejne, a tutaj było bardzo dobre. Pani kucharka przychodziła, pytała, czy chce to, czy chce tamto. Miałem jakiś tam wybór, tu makarony, tu jakieś inne rzeczy, pieczywo, serki, coś tam. Do każdego posiłku tak naprawdę dodatkowo był jakiś deser, jakieś ciasto, kawy, herbaty. Jak poszedłem, poprosiłem, to zrobiono mi kawę. Wiadomo, no nie była to kawa z ekspresu, nie wiadomo jakiego, ale była okej. Okay. Więc jedzenie nie mam się, nie mogę się nie doczepić. Czy można zmienić badania składowe? No to trochę już przed chwilą o tym powiedziałem. No wydaje mi się, że nie można jakby domyślnie zmieniać tych badań, ale jeśli będzie zachodziła taka potrzeba, no to chyba można się z nimi dogadywać. No u mnie zmieniono odrobinę, tak, no to co, o czym wspomniałem, także no to pewnie trzeba indywidualnie już tutaj z panią lekarz prowadzącą się z nimi ustalać. No, istotne pytanie. Jaka jest cena? 6900 to kosztuje, czyli drogo. Wiadomo, no to dla jednego będzie drogo, dla innego nie będzie drogo. Dla porównania, ja przez ten ostatni rok zrobiłem może 1/3 tych badań, co tutaj. Wydałem kilkanaście koła. Cennikowo, jakby zrobić wszystkie te badania, które schodzą w skład tego przeglądu zdrowia, no to jest też kilkanaście tysięcy, czyli to jest jakieś 40% ceny cennikowej od nich w Centrum Zdrowia Damiana. No dużo, niedużo. No jeśli ktoś się nie bada, nie ma takich potrzeb, a padały takie argumenty tutaj pod materiałem tym ostatnim, no to oczywiście nie ma to większego sensu. No z tego co tutaj widzę i też mówiono mi o tym na miejscu, może to być trochę tańsze, w sensie w tym przeglądzie zdrowia dla osób normalnych, a nie aktywnych. Jest też wersja jednodniowa, która kosztuje chyba 5 z hakiem, 5100, czyli już znacząco taniej, czyli wtedy jesteśmy jakby bez noclegu. I jest też wersja, że jesteśmy w dwójkę z żoną, kumplem, wspólnikiem i tak dalej. Podobno bardzo dużo ludzi z tego korzysta w ten sposób, że nie wiem, wspólnicy raz na rok sobie przychodzą, to wtedy też kosztuje jakoś tam poniżej szóstki. Z tego co tutaj pan dyrektor mi przekazywał, potencjalnie w tym pakiecie dla osób aktywnych też będzie w ten sposób ta oferta kształtowana, natomiast na ten moment na stronie, jak sprawdzałem, jest tylko w tym pakiecie jednym. Kolejne pytanie, co jeśli któryś z lekarzy coś wykryje? No to tak jak wspomniałem gdzieś tam wcześniej, zostaniemy skierowani do innego lekarza na uzupełniające badania, na kolejne jakieś tam kroki i tak dalej, jeśli są w stanie to ogarnąć na miejscu, a jeśli nie, to dostajemy dokładny feedback, do kogo się udać po powrocie do domu, jacy lekarze, gdzie, co, jak, i też możemy mieć dalej to konsultowane z panią internistką, czy z lekarzami tutaj stąd, czyli dalej gdzieś tam ten temat może być monitorowany. Oczywiście zależy to na pewno od rodzaju schorzenia czy problemów. Kiedy takie badanie ma największy sens? Jaka pora roku? Wydaje mi się, że dla osób aktywnych najlepiej jest to zrobić w okresie między, no poza sezonem, między jesienią a wiosną, dlatego żeby nie mieć zaburzonej między innymi kinazy czy jakichś innych wyników zwiększonym znacząco wysiłkiem. Natomiast jeśli są to osoby, które dopiero zaczynają, chcą się porządnie przebadać, zanim zaczną porządnie, nie wiem, systematycznie ćwiczyć, to przypuszczam, że nie ma to znaczenia, kiedy to zrobimy. Jedynie co, żeby nie robić tego, nie wiem, dzień po jakimś mocnym treningu czy po zawodach. Ja miałem to badanie dzień po maniackiej dyszce, no i miałem między innymi tą kinazę podwyższoną jednak, nie? No jak wyjaśniłem, że to był wcześniej dzień wcześniej ten bieg, no to jakby w opisie to mam, ale no miałem, więc no to mogłoby lekko zaburzyć wyniki. Czy trzeba dopasowywać trening pod badania? Chyba nie, no pomijając ten argument, który wymieniłem przed chwilą, czyli nie zjawianie się na badania po jakimś mocnym treningu czy po jakimś mega mocnym cyklu, więc chyba nie musimy, no jedynie co, są jakieś tam przeciwwskazania, że na tydzień przed kazano mi odstawić suplementację chyba żelaza czy magnezu, to wszystko w opisie dostałem na ten tydzień, półtora przed, jak robiłem wywiad dokładny przed wizytą. Ja byłem pierwszą osobą, która przychodziła ten pakiet dla osób aktywnych, więc tam w moim odczuciu i ten feedback był też przekazywany na miejscu. Są drobne rzeczy do poprawy, na przykład próba wysiłkowa jest taką próbą wysiłkową zrobioną dla osób, powiedzmy, takich w miarę normalnych. No było na bieżni, ale w marszu, pan doktor nie pozwalał mi biec, ja mam maksymalne tętno 180, on mówił, że no to jest jakaś tam protokół, który mają, no i kazał to robić w marszu, no i jakby ta bieżnia była coraz szybciej, no i to już była, nie wiem, 10 czy 12 czy ileś, no to nie da się w ten sposób iść. No ja miałem tętno 130, odczucie zmęczenia 8 czy 9 na 10, no bo nie jestem w stanie już tak szybko
tylko iść, idę już od 10 minut, czy tam iluś. No a tętna nawet nie mam progowego, nie? No więc to jest taka jedna z takich rzeczy. I kilka jeszcze wiem, że jakichś innych zmian mają tam wprowadzać jakby właśnie w protokole, czy w kolejności tych badań. No skoro mają już takie długie 8-10-letnie doświadczenie w robieniu tej analizy zdrowia dla osób normalnych, to przypuszczam, że dość szybko to będzie bardzo usprawnione, czy rozwinięte. Patrząc na to, jak duże zainteresowanie jest tym normalnym pakietem, to przypuszczam, że tutaj tym dla osób aktywnych, szczególnie, że nikt inny nie ma tego typu produktu tak zrobionego kompleksowo, no to przypuszczam, że to też będzie minimum kilkadziesiąt, czy nie wiem, 100 ileś osób rocznie odwiedzających ich na tego typu badania, szczególnie jeśli to będą takie osoby wracające jak ja, które tam raz na rok czy dwa będzie się zjawiał, to raczej dobrze im tutaj wróżę rozbudowie tego produktu. No jestem bardzo zadowolony z tego. Byłem, jak dogadywaliśmy współpracę, że byłem sceptyczny, bo nie byłem sceptyczny, byłem bardziej taki ciekawy, ale nie spodziewałem się nie wiadomo czego, no bo jestem dość świadomy, jestem przebadany z każdej możliwej strony, ale tutaj się sporo dowiedziałem, czułem się bardzo zaopiekowany, bardzo to było profesjonalnie zorganizowane. Gdybym ja nie miał takiej wiedzy, jak mam na przykład z dietetyki, czy z fizjo, czy nawet była rozmowa z panią psycholog i tak dalej, to też by mi na pewno te rozmowy bardzo dużo pomogły, bo to byli fajni specjaliści, fajne były te badania. No i co, no polecam wam, jeśli byście mieli jakieś konkretne pytania, to walcie, też postaram się na nie zawsze gdzieś tam odpowiedzi udzielić. No sporo tych pytań też mi zadaliście o same moje konkretne badania, czy moje wyniki, szczególnie te związane z Hashimoto, no bo te osoby, które mnie znają, no to wiedzą, że ten temat wymagluje przez ostatnie 2 lata. Mam nadzieję, że jakoś tym materiałem wam przybliżyłem ten produkt. Dziękuję Centrum Zdrowia Damiana za zaproszenie. Czuję się zaopiekowany. Mam nadzieję, że będę dalej taki zdrów jak gryba, jak tutaj wyniknęło z tych badań i będę mógł sobie kolejne lata trenować i jakby pilnować tego swojego zdrowia, żeby się nie pogorszyło, no bo na tym mi najbardziej w tej chwili zależy. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Pamiętajcie, proszę o subskrybowaniu kanału. No jeśli obejrzeliście do końca, to będę wdzięczny za jakiś komentarz, cokolwiek, żeby trochę pomóc w tej walce z algorytmami tutaj. Pozdrowionka, miłego, zdrówka i dużo powera do treningów. See ya!